Siema wszystkim, ja jestem Piechol, a to moje statystyki w Rocket League. 51 rozegranych spotkań, więcej niż połowę z nich wygrywam. 57 strzelonych bramek, 27 asyst, 5 save'ów tylko. Takich epickich podejrzewam, które już naprawdę... Ja stałem tylko na granicy między strzeloną bramką a straconą i kurczę, niestety. Pokrzyżowały się plany przeciwników, wyciągnąłem. Ale 5 razy tylko i tak mało. Ale 1,1 bramki na mecz. To jest dobra statystyka i pół asysty, więc nawet nieźle. 34 wygrane. MVP byłem określany 13 razy. Gole strzelone tyłem, 3 z dalekiej odległości, 2 w doliczonym czasie, 1 bramka, 3 hat-triki, 27 asyst, playmakers, 3 asysty w jednym spotkaniu, ani razu tak nie miałem. 5 obron, które leciały światło bramki, 5, które stały na straży straconej bramki, znaczy 2, no to musiały być niezłe. Tutaj co, 3 obrony w jednym spotkaniu, strzały celne, 109. Wycentrowanie piłki 177 razy, 69 wybicie piłki. Uderzenia w powietrzu tylko 4, czyli to jak piłka jest gdzieś zawieszona w powietrzu, a ja odbijam się o ścianę i ją wyciągam. Przewrotką 24 razy już. Ani jednej żonglerki jeszcze. 23 razy zniszczyłem innego gracza z przeciwnej drużyny. Pierwszych dotyków 78 i tak jest. Dobra, ale koniec tych statystyk. Jedziemy tym razem czysto dla zabawy tylko. Find match, doubles, standard albo chaos. Żadne tam rankingowe walić. To kurde. Za dużo nerwów, za dużo przegranych. No, wygrywałem tylko te, gdzie grałem sam. A mecze w pojedynkę są, no, powiedzmy, mniej pasjonujące niż te rozgrywane w 8 graczy. Łącznie. Zobaczymy, ilu teraz się trafiło. Może być twardo 2 na 2. Duet kontra duet. I tak jest właśnie. Tortuga Kanibal i ktoś tam jeszcze. A, Tortuga Kanibal okradł mnie. Mam nadzieję, że zje tą piłkę. Jej, pięknie. No i je wiesz, że widzieliście tą bramkę? Wow. Po prostu sobie strzelił. Pod poprzekę i dzień dobry. Wow. Wow. Serio. Dobra, pozwól, że ja też spróbuję. O, już teraz nie poszło tak ładnie. No ale piękną bramkę strzelił, naprawdę piękną, nieźle się zaczyna, obym dorównał mu. Strzelając je też równie ładną. Nie, ale serio, ostatnio z tego co właśnie obserwuję, to ci, którzy mają aureole, naprawdę nieźle grają, więc może aureole się dostaje za coś naprawdę fajnego. Nie wiem, coś w stylu, o kurde. Na przykład strzelenie wszystkich bramek w spotkaniu, czy coś. Dobra, tu na przewrotkę idzie. Tak, jest, dobra, ale oni to wybiją. Ooo, się wszyscy wmontowali. Dajcie mi to lepsze turbo, cholera. No nie! No nie, koleś, no. Można na niego liczyć. Więc jeżeli ja mu będę pomagał, to on będzie pomagał również mi. Więc naprawdę spoko opcją jest teammate'a, na którego można liczyć. Światło bramki idzie? Kurde, nie. No i to też nie poszło. Dobijesz? Dobijesz, ale ktoś to będzie musiał dobić pod... Oj, nie dobił wcale. Ta piłka jest na środku. Dobra, tak nie idealnie, ale całkiem nieźle z tym wybiciem. Dobra, to już było lepsze, koleś. Pozwól, że pomogę. Oj, minął się. No i ta... O, jak tam wbił! Dobrze, może hat-tricka będzie miał. Ja postaram się dobrze podawać. Może, ej, może 3 asysty zbiorę i tam będzie coś. Pewnie trofeum wpadnie za to. Ej, ale jakby co, ja tam też czynnie uczestniczyłem w tej akcji. Żebyście później mówili, że lamie i kurczę w ogóle się nie przysługuje drużynie. Dobra, w dwójkę to błąd, więc leć ty. Ja postaram się dobić, tak jest, dobra, ale nie mam turbo, no to wow, super. Mogłem się lepiej przygotować. Ale można zablokować ich akcje zawsze. W ten oto sposób. Podwójnie, kurde, podwójnie. Potrójnie, no i nie, dobra, 3 razy to już za dużo najwidoczniej. Ooooo, pięknie się wbił. Rozprowadził na drugą stronę, tylko po to, żeby zgarnąć turbo, odbić się od ściany, pokręcić i wylądować na kółeczkach. Wirtuos tej gry jawnie. Dobra, dobra, spoko, to się da przejąć. Aha, ale oni też przejmują, cholera. Przejmiesz? Złapiesz? Oj, nie!
No nie! Fuck! Kurde, czemu cisnąłem po ścianie? Mogłem po prostu w linii prostej. No dobra, trudno. Ale dalej wygrywamy. But! Tak jest. Dobra, liczyłbym na to, że któryś z nas to przejmie. Dajcie mi to turbo. Dobra, nikt nie przejął, więc przewrotka. No kurde, przewrotki nie są tak dobre, serio. One nie działają zawsze. Czasami. Oj nie! No! Clear ball, ja bym to nazwał epic save. No i patrz to. Ale beton. Widziałeś jak zarobałem? Ale patrz, idealne podanie. Koleś, idealne podanie. No dobra, nie no. On prowadził tą piłkę. Nieźle! No i wiesz co koleś mam na myśli? Ach, kurde, wybijają z linii. Niebiescy. Ale zaraz będą musieli tam wrócić. Albo sam ją wbije. Tak jest! Sorry, pochapałem się trochę, bo tam chyba go zepchnąłem nawet. Zresztą zobaczmy. Ups, wow, shit, wow, oh my god. A ja na to. A ja na to. Thanks. What a save, no wcale nie był safe. Dobra, ja zostaję z tyłu. Kurde, wszyscy zostaliśmy z tyłu. Ej, to mi zajęło jako save'a? Serio? Naprawdę? To szło światło bramki najwidoczniej. Dobra, pozwól, że rozegram. O, tutaj widzieliście? Byłem na piłce przez chwilę. Ładna wiksa, tego jeszcze nie grali w tej grze. Nie przypominam sobie kogoś, kto by grał takim stylem. No, myślałem, że aerial może. Ale nie, spoko, spoko. To nie o to chodzi. Nie musi być pięknie, ma być skutecznie. No i koleś, trochę mi wszedłeś teraz. Ale... Rzekłbym, że to jeszcze idzie wybić. Ach, kurde. Dobra, ostrożności nigdy za wiele. Turbo musi być w pełni, aby coś się miało niespodziewanego wydarzyć. Na przykład jakaś dobitka. No dobijaj, uderzaj. Ja mógłbym zamknąć wcześniej, ale się nie udało. A za to on może. O, pozwól, że poczekam na nią sobie. Oj, przeskoczyli wszyscy. Jak mi niemiło, jak mi niedobrze, ale... Kurde. No i w światło. Tuż obok. Dobra, on to zagra. Kurde, wsteczny jest do dupy. Nie, no nie wbijaj do naszej. Koleś, nie do naszej. W drugą gramy, w drugą. Tu. Tam, gdzie ja gram. Tam, gdzie staram się grać, znaczy się. Dobra, wrzucę ci to. Stój tam, stój. Stój, to będzie wrzunia tylko. Oj, kurde. Dobra. Delikatnie wyprzedził. Ale oj, nie tak chciałem. Zapomniałem, że byłem na ścianie. No dobra, stówę tylko. No. Czemu to nie był aerial? Przecież byłem na ścianie. A może piłka też właśnie, o to chodzi. Dobra, 16 sekund. Jak będzie ostatni... Shit, za wcześnie. No ale ej. Zagranie tyłem. Czy to wpadnie? Czy to w jakiś sposób ktoś wbije do bramki? Nie, kurde. Więc ani koleś nie ma hat-tricka, ani nic z tych rzeczy, ale... Mecz pasjonujący, hot shot. Skrzydełka ewentualnie mogę sobie zamontować zamiast płomieni, ale płomienie są, mi się wydaje, adekwatne. Dobra, zróbmy tak. Exit do głównego menu. Czyli wyjdźmy. Nie ma co mieszać angielskich słów z polskimi przecież. I spróbujmy jeszcze raz, może większa ilość graczy się trafi. A może ktoś znajomy? No starałem się zapraszać ludzi, ale niestety nikt nie przyjął. No tutaj ciężko wyczuć moment, kiedy ktoś aktualnie nie gra. Jak doubles? No to dobra, jeszcze raz w duetach. No, trzymajcie kciuki za ogarniętego teammate'a. Kurde, cały czas przeplatam te angielskie słowa w polską naszą rodziną, rodzimą, ojczystą mowę. Najtrudniejszy język świata. Podobno jest to udowodnione nawet. Więc tylko się cieszyć, że umiemy już posługiwać się tym najtrudniejszym z najtrudniejszych języków. Ach, kurde. A do tego jeszcze trzeba dodatkowo dbać o piękność z tej właśnie ojczystej mowy, no i wtedy już będzie bajka. Po prostu, kurde, minąłem się. Koleś, ty wyprowadzasz tą akcję, trzeba iść. Tam mi brakuje turbo na jakieś większe wigibasy. Dobra, rzekłbym, że... Oj, że prawie moja była. Dobra, to nie było tak jak zamierzałem, żeby było. Koleś gra lepiej ode mnie póki co. Dobra, nieźle. Pozwól, że tylko ją dobiję!
No, no, strzelaj, ja się odsuwam. Tak jest, no i pięknie! Knecken, czy tam... O, w sumie Knecken, jakby to dobrze rozczytać. Wow. Jak no? Znaczy się, jest. Nie, dobra, myli mi się. Jedziemy. Po raz przejść jakąś bramkę. Najlepiej ładną, soczystą. Oj, kurde. Nie, widzę, kogoś się czuję w roli bramkarza. To bardzo dobrze. Ja się czuję w roli napastnika. Ale zmarnowałem turbo przez niego. Przepchnąć go, przepchnąć. A to przejąć, chociaż delikatnie na bok. Oj, nie, 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 nie. Oj, nie wyjechałem z nią. Koleś, wyjedź, 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 pięknie. Ciśniesz, czy ja mam przejąć? Pozwól, że ja to zrobię. Kurde. Dobijesz? No bo ja się cofnę teraz na chwilę. Poprowadź ją dalej. Ja sobie uzbieram troszeczkę turbo. Dobra, nie zbyt dużo. No nie, tak się minąłem. Pusta brama. No nie można popełniać takich błędów, kiedy gra się w bronie, piechol. Prosta matematyka. No nie, 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 nie. No. Poczekać delikatnie. Zagrać, on to wybije. Jest ogarnięty. Trzymaliście kciuki? Dzięki, sprawdziło się. No, tylko ja coś, kurde, mijam się z piłką, jakbym miał zeza. No, to było bardziej w górę już, niż do przodu. Ale spoko, 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 spoko. Patrz, jak idealnie mu zagrałem. Oj, nie, ale też idealnie to przejęli. In your face! No, do bramki. Prowadzę pięknie, koleś, dobijasz. Dobra, poprawię, poprawię, spoko, 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 moja. Wrotki. Oj, 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 nie tak, nie. Nie, 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 jest tylko 1-0, jest tylko 1-0, to za mało, żeby tak się bawić. Oj. Dobra, wyjazd z nią. Ale on od razu też przyjmie, no właśnie, szkoda, szkoda. Ale to można jeszcze rozprowadzić na dobrą... O, piękny strzał! Nice shot! Wow! Trzeba nagradzać takimi komentarzami innych graczy. No ty nie, przepraszaj. Nie twoja wina, że on po prostu pięknie strzelił, kiedy ja mu idealnie rozprowadziłem piłeczkę. Bucik! No, znowu first touch, dlatego tam jest ponad 70 już tego. Teraz też może być nawet i 80. Zablokowany i w światło bramy. Papeć, 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 papeć. Dobra, nie zatrzymana w pełni, ale zawsze coś. Ale za to teraz. Tak jest, moja, moja, wyłuskana. Uderz, tak. Ktoś mnie ładnie tam popchnął, chyba mój, zobaczmy to na replayu. Czy on naprawdę był aż taki miły, że mnie autentycznie popchnął, bo wiedział, że mi się skończyło turbo. Tak, dokładnie. Wow. Thanks. Dobra, teraz zostanę z tyłu. Tu jesteś bliżej. Ładnie wywalczył, ładnie wywalczył. Dobra, pozwól, że ją przejmę, albo przynajmniej spróbuję. Dobra, nie tak, nie tak, nie... O, nie w ten kierunek. Tam, patrz jak ci zagrałem. O kurde! Dobrze, że tam, kurczę, nie grają w światło bramki, albo się zderzyliśmy, tylko i wyłącznie dlatego. On już pewnie był gotowy, żeby to posłać w dobrym kierunku. No idealnie zagrał. Idealnie. No idealnie! No! Kurde. Okrzyki takie już pierwotne się wydobywają ze mnie. Oj, minął się. I patrzcie, jak to trzeba wykorzystywać. Bam, w tamtą stronę. Oj, mijają się po raz drugi. No to pozwólcie, że spróbuję wbić. No, no jak mu zagrał. Rzekłbym, że great pass. No chwalmy samego siebie. I nice shot. Wow. No nie no, kurde, wow. No pogrywają ich. No rozgrywają ich jak partię szachów. Albo jakby to powiedział Kaz z Ground Zeroes. They played us like a damn fiddle. They played us like a damn fiddle! O, obczajcie sobie.
chociażby u mnie na kanale, w materiale z Grand Zeroes. To Phantom Pain to jest gra na pewno, w którą się zaopatrzę, tylko nie wiem serio, czy będzie na kanale. Jest zbyt zawija fabularnia i jest już to piąta część serii. Serii, która sobie liczy naprawdę wiele gier. No, a ja tutaj tymczasem piąta brameczka, mówiąc o Metal Gear 5, The Phantom Pain. No inaczej, jest to prequel, cóż prequel. To część umiejscowiona chronologicznie przed wszystkimi częściami. Narodziny i geneza Big Bossa, takiego jakiego znamy, czyli antybohatera, a nie bohatera. Podobnie jak było już w trójce w Snake Eaterze, tylko że tym razem, no ej, tak, po Snake Eaterze. O kurde, nie! Po prostu nie. 5-0 wygląda lepiej niż 5-1, tyle wam powiem. Dobra, wybij ją jeszcze dalej, koleś, wybij ją jeszcze dalej. Kurde, ale nie tak. No, 3 sekundy. Nikt już niczego raczej nie strzeli, tak jest, no solidna wygrana, solidna, naprawdę solidna. I aż złote ramy, o dobra, kołpaczki złote niech będą. Czy tam ramy, obojętnie, nie znam się na samochodach, aż tym bardziej na kołach samochodu. Nie mam swojego, nie jeżdżę, po co mi ta wiedza. Chcecie rematchu, nie chcecie rematchu. No to okej, tym razem, co znowu byłem MVP? Tak mi się wydawało. Tym razem spróbujmy. A cholera jasna, wiecie co? Bam, bam. No czy kurczę liczyć, że poprawię statystyki grając w pojedynkę. Ej, mój skill ranking to 229? Moment, wszędzie jestem dalej rookie. Aha, no to nie, to jedno z tych dwóch trzeba zagrać, nie ma opcji. Find match. I tym razem ja się będę bardziej cofał, przynajmniej starał się też bronić. Bo przegrywa się bramki w mecze, kiedy traci się bramki, no właśnie. To będzie wynik 0-0, no to overtime i wtedy pełen but do przodu. Liczyć, że nie stracimy wtedy. I pierwszy wygrany mecz w drużynie rankingowy będzie zaliczony na moim koncie. Dobra, a tymczasem trzymajcie kciuki za ogarniętego teammate'a. Dobra, uwaga, tam jakiś Nathan Drake był. Ascobelli, furgonetką. Więc może będzie chciał trzymać się z tyłu. O, ho, ho, dobra, zaczynamy obstrzeliwać ich bramkę, już widzę. Na dzień dobry! Tak jest! Tak to się zaczyna! Ej, a nie musisz, że wyszedł, bo widziałem, że eksplodował któryś, tak totalnie bez żadnej kolizji. Więc nie mówcie, że ja będę musiał utrzymywać to jednobramkowe prowadzenie do końca. Tak jest! Nie, jest! Dobra, o! Przestraszyłem się, że wyszedł. Dobra, to nie idzie światło bramki. Na szczęście. Oj, dobra. A my niebiescy, kurde, myślałem, że to na przy piłce. Ale nie. Ale pięknie. No, ten stoi w miejscu, więc jak na moje to nic innego, tylko wbijać. Bam, kurde. I do brameczki, i do brameczki. No, aerial hit. No, dobi. No dobra. Jesteś w stanie to przejąć, koleś? Jesteś w stanie to przejąć? To przejmij. Dobra. Nie, tamten jednak się rusza. No kurde, wchodzą te przewroty. Bam, tak jest, ale teraz wybiją. Przynajmniej powinni. Ale coś się nie kwapią. Więc trzeba im... Oj, nie. Chciałem powiedzieć, że trzeba im pomóc stracić bramkę. Ale... Oj, nie. Nie doczekanie wasze, że tutaj coś wpadnie. Kiedy ja powiedziałem, że będę tyłów pilnował. Oj, chyba, że teraz. Tak niefortunnym pechem, z biegiem wypadków. Dobra, nie wygląda, by miał to przejąć, więc przejmę ja. Dobi, kurde, dobi. Nie dobijasz. No to zagraj. Zagraj, ono, bo on zagra. No nie w tą stronę. Szlak, dobra. Już się cofam. Spoko, paża się wybija. Oj, kurde, paża się przebija. Cholera. I dupa, nikt nic z tym nie zrobił. Szczęście, dopisuje. Fortuna się uśmiecha. Tak półgębkiem, ale jednak się uśmiecha. O, bierz turbo i ciśnij. Bierz turbo i ciśnij, ja pozbieram po drodze gdzieś. Dobra, czy wyturlali tak, że mógł to strzelić? Cholera, oj, dobra, niezłe wybicie. Całkiem zacne, powiem nawet. No, tu już wszystkich siły się skolidowały. O, to wygląda mi na dobrą piłę do środka. Oj, szlak, dobra. Widocznie padnie, wychwycił, że wychyliłem gałkę w lewo.
Bo to nie było za nic, co chciałem zrobić. O kurde. Dobra, przepchnąć tylko gościa, to jest najważniejsze. Czy on tego nie dotknął przypadkiem? Ale go kiwnąłem. Dobra, turbo? Jest, mam turbo. Wypchniesz to? Kij, to ja strzelę. No, pięknie obronił, pięknie. To mu trzeba oddać, niezła obrona tam. Oj, kurde, czemu w tą stronę to poleciało? Czemu w tą? No nie. No nie, 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 nie. Dobra, mają problemy z tym wbijaniem. Ale przepychają nieźle. Może Amerykanie właśnie, futbol amerykański bardziej niż techniczne prowadzenie piły. Nie, masz to? Masz to. To zagraj. Pięknie. No cholera, jasna. I po ptokach jak na moje, i po ptokach, 1-1. No, wsteka, wsteka piechol, no! Koleś ładnie wyczyścił, powyjaśniał tam. Masz turbo, to czyść to. No czemu się minąłeś? No, bum! No, wbijaj! No, kurde, któryś tam to z nich to wbił, ale... Liczy się, że 2-0. I moja asysta rzekomo, choć nie powiedziałbym. Chyba, że wtedy jak się to obok niej turlałem w powietrzu, że wtedy jakoś musnęłem przypadkiem. Dobra, to jeszcze nie koniec. Dawaj, 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 no! Ej, idealnie to wyszło. Dobra, koleś jesteś, no to pilnuj. Po co tam wjeżdżasz? Czego ty tam szukasz? Kurde! To teraz trzeba było stać po prostu i wbijać w ich bramkę. Tak jak teraz, patrz, przyczajka. Delikatna, no i turlasz się, no czemu tak, kurde, wiesz, że można się turlać na boki. O, pięknie, pięknie, objechałem ją dookoła w powietrzu. Dobra, ważne, że ją ruszył. No! Ten spokój wewnętrzny już, to jest już, kurde, niezłe, to mi się podoba w mojej grze. Dobra, do przodu, wyjazd. No, spokój wewnętrzny, wyjazd z tą piłą, wyjazd. Dobra, niech się przetudla spokojnie. No zawsze oni będą ją grać przecież sami. No, 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 no musisz! Tak jest! Kurde, nie tej bramki chyba nie strzeliłem, no ale naprawdę w większości te akcje wyprowadzamy wspólnie. Albo nawet ja jestem głównym prowodyrem. O, widzieliście to? Obrót do tyłu na wsteczny? Znaczy w lewo na wsteczny tak właściwie. Dobra, znowu pierwszy. Oni nie wciskają turbo. Albo ja wybrałem najszybszy samochód. Może różnice są naprawdę marginalne, ale jednak jakieś są. Ja wybrałem najszybszą wyścigówkę. No już tak, kurde, bym dotknął wreszcie tego, nie? Bym się nie obraził. No ale patrzcie, to można wbić po prostu do bramki. BUM! No dobra, chociaż jedną, no należała mi się, musicie przyznać. No, meczek już powoli się kończy, a my rozbiliśmy przeciwnika w proch. Nie, dobra, ale nie będę zachłanny. 4-0 dobrze wygląda, zostanę z tyłu. No po co mnie pasz, kurde? Nie dać tej honorowej nawet, nie dać nawet tej. O, cholera, no chyba dałem im okazję. Albo nie, bo sami wybijają. Dobra, kochani. Tym pozytywnym akcentem, co mogę sobie rogi diabła zamontować? Ej, jeszcze tylko zobaczę, jak to wygląda na samochodzie i kończymy to. Kolejny raz, Piechol 1989 jako MVP, już prawie profesjonalista, semi-pro, czy tam semi-pro, tak jak po polsku by się to ładnie przeczytało. Nie, dobra, zobaczmy jeszcze, jak wyglądają te rogi na samochodzie. No, no powiem wam, pasuje. Dobra, trzymajcie się, kochani, pozdro, cześć, hej! Ha 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 ha.